Targi IFA zaczynamy od spotkania z firmą Asus. Asus pokazał kilka nowych, dość ciekawych laptopów, no ale przecież nas interesują głównie smartfony. Dlatego też postanowiliśmy przy okazji przyjrzeć się bliżej znanemu już modelowi gamingowemu smartfonowi Rock Phone Republic of Gamers Phone. Specyfikację tego urządzenia, dane techniczne znajdziecie oczywiście na mgsm i w opisie niniejszego filmu. A ja powiem Wam za to o paru rzeczach, które wyróżniają ten telefon. Przede wszystkim wyświetlacz z błyskawicznym odświeżaniem 60 Hz. Naturalnie, odświeżanie to można obniżyć do standardowych wartości za pomocą ciśnięcia bocznych krawędzi obudowy. Wtedy telefon przechodzi w taki tryb standardowej pracy. No ale jeżeli zechcemy, jeżeli potrzebujemy grać, potrzebujemy maksymalnej wydajności, ściskamy go kolejny raz, chwilę przytrzymujemy i telefon wchodzi w tryb gamingowy. Zmienia się nie tylko świeżenie wyświetlacza, ale też załącza się dodatkowy tryb chłodzenia. Musicie bowiem wiedzieć, że telefon ten jest chłodzony powietrzem. Na tyle obudowy charakterystyczny dla urządzeń gamingowych podświetlany wzór Republic of Gamers. On może sobie migać na różne sposoby. Mamy osobne podmeni, w którym tym zarządzamy. Mamy tam również pozostałe ustawienia związane z tym trybem gamingowym, tym trybem wysokiej wydajności. Dla graczy przewidziano jeszcze dodatkowe ułatwienia. Jednym z nich jest na przykład dodatkowe gniazdo na boku obudowy. To szeroki port, do którego możemy podłączać dodatkowe akcesoria. Ale nie tylko, tam jest też standardowy port USB-C i po prostu kiedy gramy możemy sobie w wygodny sposób doładowywać baterię. kabel wystający w tym momencie z boku obudowy, czyli z krótszego boku ze standardowego miejsca. Nam nie przeszkadza, możemy łatwo chwycić telefon w obie dłonie, a kabel jest w tym momencie na boku i zupełnie nam nie zawadza. Jak już wspomniałem, są dodatkowe akcesoria. Mamy nakładkę, która symuluje jakby dwa mechaniczne joysticki po bokach obudowy. Mamy też dodatkową nakładkę z drugim wyświetlaczem, zupełnie jak w Nintendo DS. No, ale w standardzie w pudełku znajdziemy taką oto nakładkę chłodzącą. Co ciekawe, ta nakładka chłodzi nie tylko telefon dodatkowo. Wspomaga to chłodzenie wbudowane, ale również chłodzi nasze dłonie. Pomyślano, jak widać tutaj, o wszystkim, co może być istotne dla yy, wymagającego gracza smartfonowego. No ale niestety, takie rzeczy raczej tanie nie są. Cały zestaw, no to już jest dosyć spory koszt, bo będzie to ładnych parę tysięcy złotych. Ale sam telefon, no cóż, nieoficjalnie dowiedziałem się, że nie będzie droższy niż Galaxy Note 9. Niestety nie było mi dane dłużej poopcować z tym telefonem i wypróbować jego możliwości. Od po prostu mogłem go sobie tylko z bliska obejrzeć, no bo w sumie była całkiem fajna ku temu okazja. Mam nadzieję, że kiedy telefon pojawi się już w Polsce, będę mógł Wam o nim opowiedzieć zdecydowanie więcej niż dziś. A na razie to tyle z premiery Asusa na targach IFA. Do zobaczenia w kolejnych filmach, do usłyszenia, cześć!